Cześć, dzień dobry, witam Was w nowym vlogu. Mamy niedzielę i słuchajcie, jedziemy na urodziny Jungle Boogie. Kompletnie się nie spodziewałam, że dzisiaj będę to robić, ale włączyłam sobie wczoraj ich dostawę, no i właśnie była informacja o tym, że otwierają swój magazyn. Tam będzie minus 10% na wszystko i po prostu można przebierać sobie w roślinach, więc idę, ponapawam się tymi zielonymi liśćmi i może coś wybiorę. W sumie mam dwie rośliny, które chciałabym kupić. Zobaczymy, czy mi się to uda. No i po prostu wyjdziemy z domu, zobaczymy coś fajnego. Później wrócę i no wyjdziemy z domu, bo ogólnie miałam w planach dzisiaj tylko pracować, więc fajnie, że jednak... No co, no nie śmiej się ze mnie. Później jeszcze idę też oczywiście z Miśkami na taki długi spacer, ale no... Miło, cieszę się. Więc zobaczymy, co będzie tam fajnego. I później wrócę i nagrywam film, w sumie tylko podsumowanie filmu na jutro, więc fajny dzień. Nie wiem, czy widzicie, ale jesteśmy z Alanem maci maci. Brodami. Hej! No wiesz co? O mamo, ale ty jesteś niemiły. I to jest kolekcja męska, nie jest to końcowy projekt, bo nie jest zrobione tak jak chcieliśmy, ale będzie kolekcja męska jeszcze w tym roku, chyba że Szwania stwierdzi inaczej. Mamy nadzieję, że nie, ale trzymamy kciuki, że będzie w tym roku. No i właśnie to jest odcinek, który też będzie dostępny w damskich koszulkach. A propos, kupić tylko jedną roślinę, to jest Syndapsus Dark Form. Bardzo chciałam jeszcze Philodendron Verrucosum, ale nie było. I zobaczcie, jak fajnie ta miejscówka wygląda. W środku Wam pokazałam tylko troszeczkę, dlatego że jest tam tak ciasno i jest tam tyle ludzi, że no ciężko było mi to zrobić. Pozdrawiam Witkę, która mnie poznała, i lecimy na chatę. I wymianka pieskowa, teraz biorę Misia. Oni też w ogóle mają całkowicie inny styl chodzenia na spacer, dlatego też właśnie często jest tak, że najpierw biorę jednego, a potem drugiego, bo jak widzicie, Misio co chwilę się zatrzymuje i wącha, a pluszak przez cały spacer po prostu leci. Więc dlatego staram się też rozdzielać te spacery. Mówię o tym właśnie dlatego, że ostatnio, jak wrzucałam Wam na story, to były pytania, czemu są osobno. Oni oczywiście chodzą normalnie też razem na spacery, ale staram się tak, żeby jeden spacer dziennie był właśnie osobno. Siemka, witam z siłowni. Jest godzina 16, a my jesteśmy po treningu. I zaraz piję białko, ale też chcę polecieć do Hebe jeszcze, bo dzisiaj jedna z Was, o, rzuciła mi, napisała do mnie na IG, że jest taki nowy filtr z Taupy, więc of course, że muszę iść, jeszcze jest na promce po 45 zł i to jest SPF 50, widzę, że to jest właśnie aplikacja Hebe, więc pójdziemy. Białko. I dzisiaj robiłam górę, tak sobie spompowałam plecy, że wyglądam jak koks. I tyle. Dobra, pani mi pokazała, że są dwa dostępne nowe filtry. I chyba wezmę jednak ten nawilżający, jako że jedziemy bardziej w te miesiące takie chłodniejsze. Ale ten pomarańczowy, on jest niacinamidem i on ma działać też na przebarwienia. Więc ja wezmę chyba ten. Dzień dobry, tak jak mówiłam, testujemy dzisiaj Taupe Lumifilter SPF 50PA++++. W ogóle dziwne, że wypuszczają, ja się bardzo cieszę, bo ja używam filtrów przez cały rok, ale trochę mnie zdziwiło, że wypuścili to po sezonie letnim. I tak jak właśnie Wam pokazywałam, są dwie wersje, ja wzięłam po prostu taką bardziej nawilżającą, bo tutaj mamy kwas hialuronowy, a w tamtym mieliśmy niacinamid i one są teraz na promce za 44 zł i od razu dam Wam znać, że kupowałam we Wrocławiu i one nie były na zewnątrz, tylko pani mi przyniosła z zaplecza,
bo się zapytałam i akurat wiedziała, że są. On jest w ogóle taki, zobaczcie, że taki dosyć gęsty, więc sprawdźmy. Jest gęsty. Więc w sumie nie wiem, czy nawet nie wzięłam go trochę za dużo, więc porozkładam sobie na różne części. Jest zdecydowanie takim bardziej gęstym filtrem, ale na razie nie powiedziałabym, że jest jakiś bardzo ciężki. O, teraz czuję, że zaczyna się rozpuszczać. Teraz widzę, co jak już się rozpuścił, to on jest z jednej strony lżejszy, ale też taki dosyć tłustawy. Jak widzicie, też dosyć mocno martkie, mokre, rozświetlające wykończenie. Więc dam mu posiedzieć tak 5 minut i zobaczymy, jak będzie wyglądał. Minęło kilka minut, tak wygląda ten filtr w tym momencie na twarzy. I powiem wam, że na razie mi się podoba. Zobaczymy, jak on będzie się... Oj, coś mi się roluje. O kurczę. Wiem, że jesteście w stanie to zobaczyć. No ale strasznie zaczął mi się rolować. Nie nałożyłam za dużo pielęgnacji, bo nałożyłam tylko tonik, który też nie jest na przykład tak mocno nawilżający jak Skin Trash czy Inni Mini. I nałożyłam witaminę C i to wszystko miało miejsce z 30 minut temu. I jak widzicie, niestety ten filtr mi się dosyć mocno roluje, przez co nie mogę nałożyć na to makijażu. Chciałam powiedzieć, że konsystencję ma fajną, bo właśnie jest taka lekko tłustawa, nawilżająca, więc na ten teraz taki sezon zimowy mógłby być to fajny produkt, bo też jest taki lekko od ustawy, więc na przykład nakładając podkład, jeżeli macie cerę suchą, to macie już super fajną bazę. No ale niestety dosyć konkretnie on się roluje, więc zobaczymy. Połączę go jeszcze z innymi rzeczami i dam wam znać później, czy w końcu mi się podoba, czy nie. No ale na razie nie jestem zachwycona. Nagrałam już film na poniedziałek i chcę przymierzyć razem z wami tą kurtkę, którą kupiłam. Jak oglądaliście środowy film, gdzie szukam trenczy, to zdecydowałam się na tą kurtkę z Massimo i wzięłam rozmiar XS, ale wy mi, tam chyba kilka osób napisało, że właśnie ta S-ka była lepsza niż XS-ka, bo wyglądała bardziej modowo, więc pomyślałam, że chcę ją przymierzyć sobie i zdecydować, czy chcę ją zostawić, czy nie. I ona kosztuje 700, ale wiecie, co jest ciekawe, że ona w ogóle i te inne trenchy, ten też trench, który ja sobie kupiłam, na stronie Massimo kosztują każdy z nich 50 zł więcej, więc ona na przykład na stronie kosztuje 750. Nie mam pojęcia dlaczego, bo wydaje mi się, że jednak utrzymanie sklepu jest droższe stacjonarnego niż online, więc nie mam pojęcia dlaczego tak się stało, ale właśnie chcę przymierzyć tą XS-kę do już takich grubych rzeczy, czyli mam na sobie naszą bluzę chocolate brown i chcę zobaczyć, jak to będzie wyglądało. I zaraz też przymierzę z swetrem, więc tak wygląda ta XS-ka i nie możecie dać znać. Powinnam wrócić się po tą S-kę, nie za bardzo mi się chce, bo musiałabym ją wymieniać, ale właśnie, kurczę, bo wiecie, tam na tym vlogu to tak mało było widać, no ale tak wygląda XS-ka i to, co właśnie to już wam mówiłam też w tamtym filmie, to co mi się bardzo podoba, to to, że ona ma i napy czarne, i zamek czarny, więc jest cała czarna, a chodziło mi właśnie o taką kurtkę, która po prostu będzie, nie wiem, na siłownię, nie jeszcze tylko na siłownię, ale po prostu też, żebym nie miała tylko i wyłącznie tego płaszcza, którego miałam, ale właśnie jak będę chciała coś krótszego, to żeby to też wyglądało spoko, a nie lubię takich kurtek puchowych, które są na przykład z paskiem. Takie bardzo mi się nie podobają, więc wolałam takie coś właśnie luźniejszego. Ja też rzadko zapinam kurtki, więc tak wygląda z bluzą. Zaraz zobaczę w ogóle na nagraniu, jak to wygląda. Dobra, założyłam sweter. To też jest sweter z Massimo Dutti. Może jeszcze go nie odnowiłam, bo tak sobie siedzi, jeszcze nie jest czas na sweter, ale chcę zobaczyć, jak to będzie wyglądało. Dobra, mam zdecydowanie więcej miejsca niż z tą bluzą i tak to wygląda. Musicie mi dać znać, bo ja już teraz naprawdę zgłupiałam. Nie wiem, czy to wygląda fajnie, czy to wygląda tak bez jakichkolwiek emocji, ale nie wiem, jaką mogłabym, w jakiej kurtce czułabym się fajnie, bo chodzi mi właśnie o taką kurtkę, która będzie zasłaniać tyłek, która będzie właśnie taka klasyczna, prosta i ona naprawdę wygląda, jakby była dobrze wykonana i, no i jest ten puch, o który mi chodziło, więc czekam na wasze info. I przyszliśmy sobie z Martkiem na Angel Wings. Wcześniej już byliśmy jeszcze
w innych miejscach, ale teraz chciałam go zaprowadzić tutaj i zobaczcie, jaki zainteres... No, gdzie ty tą głowę wysuwasz? Maltes. No. Podoba ci się? I przyjechaliśmy na zakupy. Czekajcie, czy będzie jaśnie? O. Przyjechaliśmy na zakupy do Biedry. Matko Bosko, dawno nie widziałam tak pięknej youtuberki. Ale też w ogóle chciałam powiedzieć, że mam makijaż już calusieńki dzień. I słuchajcie, ten podkład, w sumie bardziej nie, ta baza, o której mówiłam wam w poniedziałkowym filmie, ona tak pięknie trzyma wszystko. Myślałam, że to dobrze. Nie. A w ogóle ogoliłam Alana. Ogarniętym jeszcze. Ogoliłam go wczoraj, ale właśnie ta baza... Czad. No, a Alan ma nową... O, ładnie wyglądamy. Alan ma nową też maszynkę do golenia i też jest fajniejsza. Dobra, idziemy na zakup. Zawsze bierzemy hummus, a jest awokado. Czekaj, bo ci zatnę rękę. Awokado bym chciała. No nie ma. A chociaż szpinak. No, zawsze jak przyjeżdżamy tak późno, a jest szpinak baby. To niech będzie, szpinak baby. No, on taki bardzo baby jest. Co się dzieje? Czego? Siemka, po pierwsze obczajcie moją skórę. Zobaczcie, jak wygląda mój dzisiejszy makijaż. I mam dzisiaj na twarzy ten nowy upiększacz z Glam Shopu i puder delikatnie rozświetlający woalka. I tutaj muszę wam powiedzieć, że tak, ten... Czuję się niekomfortowo, jak jesteś aż tak blisko, więc trochę was oddalę. To jest jeszcze lepsza wersja, szczególnie dla cery suchej, wersja Paese tego kremu BB, dlatego że tego upiększacza kompletnie nie widać na skórze, ale on zostawia takie bardzo fajne, mokre, nawilżające wykończenie. Ja mam go w odcieniu oliwka 0, no i jak widzicie, kolor jest idealny, czyli to jest ten najjaśniejszy. On jest bardzo płynny, bo to jest praktycznie jak woda, ale delikatnie zastyga i naprawdę bardzo ładnie się trzyma przez cały dzień. Do tego pudru na początku nie byłam przekonana, bo raczej takie pudry zazwyczaj mają taki brokat i to nie wygląda fajnie, ale na razie w świetle dziennym tego brokatu ani żadnych drobinek nie widziałam i on zostawia właśnie też takie fajne, rozświetlające wykończenie, ale niezbyt rozświetlające. Co ty przyszedłeś? Co chcesz? Unboxing. Więc testuję na razie, ten już testowałam i bardzo, bardzo. Puder testuję, ale on przyszedł na unboxing, więc słuchajcie, mamy unboxing telefonu. I miałam dostać właśnie ten telefon po weekendzie, a dostałam info, że dzień dobry, paczuszka jest w drodze, więc tak, okej. Okay. Zamówiłam tak, iPhone 14 Pro Max, 200... 2 do 8. 200 co? 56. 200... No, że po prostu powiedzmy, że Alan mi zamówił 256 GB w odcieniu złotym. Aha. W ogóle jak pokazałam wam na story, że będę dzisiaj miała telefon, to było tyle pytań, zrób unboxing, więc proszę bardzo, robię unboxing. Słabo mi idzie. Aha, bo on tu... Ach, widzicie. No. Już telefon tego? Tak szybko, nie? Jeszcze tak? Koniec? Zawsze myślałam, że ekran z przodu. No właśnie, nie wiem. Ale zamówiłam tą właśnie, jak widzicie, wersję złotą. Tego jeszcze na razie nie będę otwierać. Gdzie jest twój? Tu. Porównać kolorystycznie w tył. Dobra, porównujemy kolorystycznie. Jest bardziej żółty. Jest bardziej żółty, chociaż widzę, że w kamerze to wygląda, jakby to było bardziej beżowe, ale on jest bardziej żółty. Ale jak możecie zobaczyć też tutaj te obramówki w starym iPhone'ie, to jest 12 Pro Max, jest bardziej złota, gdzie w tym nowym jest bardziej taka, no, srebrna po prostu. Ładniejszy. I też jak widzicie, aparat jest dużo większy w tym 14. Sam telefon jest taki sam, ale ten jest cięższy. I wygląda po prostu na większego. Aparat jest dużo większy. No, aparat jest super duży.
Więc też zrobimy dzisiaj test aparatu. Nagram wam tym starym i nagram wam tym nowym coś i zobaczymy. Proszę, kanał technologiczny. Słuchaj. I mamy tutaj oczywiście kabelek bez tej popierdółki do kontaktu. No i jakieś karteczki, nie wiem co mam z nimi zrobić. I w tych karteczkach mamy ten, tą igiełkę do aparatu, naklejkę, żeby wszyscy wiedzieli, że mam iPhone'a. Igiełkę do aparatu, no wręcz przeciwnie, moja droga. Igiełkę do telefonu, nie aparatu, bo to jest telefon, a nie aparat, moi drodzy. W aparacie igiełką, lepiej działa. W każdym unboxingu się otwiera telefon. Że włączam go? Włączyłam. I właśnie to jest ten jeden nowy feature, który nie działa. Działa jak się coś robi, a nie jak... No robię coś, wybieram kraj, z którego pochodzę. Trzeba Wi-Fi będzie połączyć. Ale to on już się mnie pytał, czy ja mam sparować, ale się przestraszyłam i kliknęła mnie. No bo ja się boję, że on mi wszystkie moje wersje robocze zepsuje. Nic się nie zepsuje, bo to nie jest problem. Ale ty mi obiecujesz, bo jak tak, to ja się popłaczę i się... No dobra, nie wiem. No teraz już nie wiem. Według mnie nie powinno. Polska. Ustawiam język. No ale ja już kliknęłam raz nie, to on chyba już stwierdził, że nie będzie się prosić dwa razy. No właśnie, to jest ten problem. Zaraz będziesz musiała wszystko od nowa robić. Upsik! No dobra, bo ja po prostu byłam zajęta. Nagrywam unboxing ASMR na TikToka. Wiesz? Hihi, no. Nie wiem, nigdy nie robiłam takiego czegoś. No chyba zepsułam to. To masz strasznie dużo roboty, będę chciała coś powiedzieć. Aj! Zobaczcie, jaka ciekawa nowa funkcja. Że teraz można z maseczką sobie też skonfigurować twarz. O tym nie miałam pojęcia. Pokazałam wam różnicę pomiędzy tym moim teraz iPhone'em i tą 14. Moim zdaniem jest różnica, ale też na przykład w ogóle nagrywałam TikToka nie z apki TikToka, tylko z aparatu i potem wrzuciłam to na TikToka i wydaje mi się, że ta jakość tego najnowszego iPhone'a tak trochę została zjechana i nie ma aż takiej kolosalnej różnicy, jaka jest przed nagrywaniem. Próbuję jeszcze tam pozmieniać ustawienia, bo wiem, że są jakieś takie ustawienia jeszcze w aparacie, które można zmienić, żeby była lepsza jakość w aplikacjach. No, ale na razie i tak nigdzie nie wychodzę z tym telefonem, dopóki nie mam szkiełka i case'a, więc może jeszcze dzisiaj wieczorem polecimy do sklepu kupić ten case i szybkę, żeby mogło już normalnie korzystać z telefonu, ale fajnie, będę sobie testować. W ogóle zobaczcie, jak ten makijaż się cały czas dobrze trzyma. Na ustach mam od rana tą pomadkę z Maybelline Vinyl Ink, o której mówiłam ostatnio. I myślę, że też będę powoli kończyć tego vloga. Strasznie taki posklejany ten vlog z wielu różnych momentów z ostatniego tygodnia, ale mam nadzieję, że wam się podobał. Film na poniedziałek też już jest na YouTubie, więc zaproszę was w poniedziałek na nowy film. Ja wam życzę udanego weekendu. Dajcie znać, czy robicie w ogóle coś ciekawego, czy gdzieś wyjeżdżacie, korzystacie jeszcze z ostatnich fajnych temperatur, bo w ogóle właśnie wróciłam też ze spaceru z Miśkiem i z Pruszkiem i byłam najpierw z Miśkiem, później z Pruszkiem i znowu z Pruszkiem
spotkał nas deszcz, a w ogóle przez chwilę to nawet grad i musiałam go wziąć na ręce i tak się zastanawiałam, kurczę, gdzie ja mam się schować. Schowałam się pod choinką jakąś, ale no i tak trochę napadało na nas. No ale daliśmy radę, więc dajcie znać, czy macie jakieś fajne plany na weekend, co robicie, a ja już będę kończyć. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie i oczywiście widzimy się w poniedziałek, tak jak powiedziałam. Do zobaczenia, pa!